przyjął meldunek prowadzącego dzisiejszą uroczystość, pełniącego obowiązki szefa sztabu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, pana majora Marcina Markiewicza, a następnie wita się ze sztandarem 25. Brygady Kawalerii Powietrznej oraz dokonuje przeglądu pododdziału. Żołnierze, odegraniem hymnów Kanady i Polski rozpoczynamy kolejny etap wspólnych międzynarodowych ćwiczeń istotnych dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szczególne znaczenie dla zaplanowanych do realizacji zadań ma przeświadczenie o wspólnie budowanym systemie bezpieczeństwa. Osiągany w czasie realizacji wspólnych celów, kunszt i gromadzenie doświadczenia przygotowują nas do podjęcia działań w każdym czasie, w każdych warunkach i miejscu. Chcemy doskonalić posiadane umiejętności, a współpracę połączyć z wymianą doświadczeń oraz wypracowaniem wspólnych wniosków, co należy zmienić czy poprawić, by wspólne działanie przyniosło lepszy efekt końcowy. 25. Brygady Kawalerii Powietrznej oraz dowódca major Pierce Babkin Kompanii Lekkiej Piechoty Oskar. Przed nami kompania honorowa 25. Brygady Kawalerii Powietrznej ze sztandarem, pododdziały 25. Batalionu Dowodzenia. Pododdziały 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej. Przed nami trzy kolejne pododdziały żołnierzy Królewskiego Pułku Kompanii Lekkiej Piechoty Oskar. Zamyka pododdział 6. Brygady Powietrzno-Desantowej.